jedna z też z naszych podopiecznych, z wolontariuszek, stworzyła, wiedząc, że młodzież ma duże kłopoty z takimi stanami depresyjnymi, lękowymi, z takim zagubieniem trochę wewnątrz siebie w ramach tej przebudowy swojej osobowości w czasach dojrzewania, w okresie dojrzewania, to wpadła na pomysł i napisała scenariusz przedstawienia, jak pomóc, takiego optymistycznego, jak pomóc, że tak powiem, wyjść z depresji, jak rówieśnicy nawzajem mogą sobie pomóc. Pani, nasza psycholog, bardzo pozytywnie zaopiniowała ten scenariusz, ale właśnie na początku marca mieliśmy rozdać rolę, no i przedstawić to w kilku miejscach być może nawet, nie tylko w naszej szkole, no ale tutaj przełożyliśmy to na przyszły rok szkolny. Ale myślę, że to też jest bardzo potrzebny temat, temat taki na czasie, gdyż sporo osób rzeczywiście dotyczy, tak? To absolutnie nie musi być depresja w pełni, tylko po prostu takie stany depresyjne, chwilowe jakieś być może zagubienie, które potrzebuje jakiegoś wskazania, drogi, żeby z tym sobie poradzić. Obecnie 7 klasy, w przyszłym roku będzie w 8, no ale mam nadzieję, że zdążymy to jakoś wystawić, bo jest taką osobą bardzo mocno zaangażowaną, ale jednocześnie bardzo dobrze radzi sobie z nauką, więc myślę, że nie powinno być kłopotów, żeby podjęła się tego zadania i to ten pomysł swój zrealizowała.